Festiwal Polska od Kuchni prezentuje Gospodyni wie najlepiej. Witamy w programie Gospodyni wie najlepiej. Gospodynie, które dzisiaj wiedzą najlepiej, są z Woli Mąkolskiej. KGW Wola Mąkolska, województwo łódzkie, powiat, a właściwie gmina Głowno. Cześć Halinko. Cześć. Dzień dobry, z nami Halinka i Dorota. Będziemy dzisiaj robić, co będziemy robić? Zupę szczawiową, którą podamy z makaronem, z jajeczkiem i zabielamy śmietanką. Świetnie, bierzemy się do pracy, zakładamy fartuchy. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pracy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy. Mamy przygotowaną wodę, która nam się gotuje. Woda na makaron i na wywar. Solimy wodę na makaron i na wywar. Dobra. Pałam, dodajemy warzywka. Tradycyjnie nasza Włoszczyzna. Aha. Selerek, pietruszka, marchewka. To krójmy, świetnie. Powiedz mi kilka słów o szczawiu. Ten szczaw jest szczawiem po prostu poszatkowanym. Takim, tak, przesmażonym na masełku. Przesmażonym na masełku. Wywar robimy jak długo? Około 40 minut. Około 40 minut. Przyprawy dodajemy. Liść laurowy, pieprz w całości i ziele angielskie. Ja zanim ugotujemy makaron, musimy włożyć fartuch. Dorota, łapiesz fartuch? Dziewczyny, no dobrze, no to co? Mamy wodę posoloną, zaczyna nam wrzeć, wrzucamy makaron. Wywar nam się gotuje, wrzucamy go. Tak jest. Nasz makaron Lubella jest czterojajeczny. Co to oznacza? No, że do wykorzystania jego użyliśmy czterech jajek, ale to niezwykłe jajka, bo jajka od kur, które są oczywiście wolne, fantastyczne, uśmiechnięte i biegają. Nie biegają wolno, ale biegają na wolnym powietrzu. Tyle o nim, wrzucamy do środka. Całe opakowanie? Tak, dla czteroosobowej rodziny całe. Najemy się? To jest 250 gram, tak? Yeah. Super. Możemy chyba zamieszać, żeby nam się nie skleił. Wywar na szczawiwy nam się robi, a my zabieramy się do przygotowania dania. Musimy przesmażyć szczaw, musimy dodać jajka. Zresztą zobaczcie sami. Teraz przygotujemy... Szczaw. Szczaw, tak. Dobrze. Podsmażymy go na masełku. Palmy, masz już palony. Dobra. Dużo masła dajesz? Nie, żeby ta zupa nie była zbyt tłusta, to tak łyżkę stołową. Dobrze. Masełka damy. Moi Państwo, to też co jest też ważne, pamiętajmy, Wy to dziewczyny wiecie intuicyjnie, żeby szczaw, każdą zupę szczawiową zabielać, bo szczaw oprócz tych wszystkich wartości odżywczych, które ma witaminy C i dużo innych bardzo dobrych, ważnych rzeczy, posiada ma też sobie szczawiany. Szczawiany, a szczawiany balansuje się właśnie na białym. I my dodamy sobie później śmietankę. Tak. Rozgrzało się? Tak, już się rozgrzało, możemy spokojnie dodawać. O tak, te dźwięki lubimy. Mi czasami na dużym ekranie, na małym ekranie, zdarzają się takie faux pas, w którym mówię, no, mamy podgrzany garnek, mamy podgrzaną patelnię, po czym wrzucamy na nią coś. I cisza, nie? Bo nie podgrzałem. Tak tu się nie wydarzyło, ponieważ Halinka jest gospodynią, a one jak wiemy, wiedzą najlepiej, razem z Dorotą. Tak jest, gospodyni wie najlepiej. Szczaw mamy już podsmażony. Dorotka, poproszę, wlewaj mi wywar. Proszę, mamy wywar. Weźmy sobie ten gotowy już tutaj. Tak. Tak jest. Dorota, lej. Haha, fajnie. Dobrze, spokojnie, wystarczy, dziękuję. Dobrze. Co robimy dalej? Mieszamy, zupkę doprawimy do smaku. Dobra, to co, możemy pokroić jajka? Mogę dziabnąć? Cyk to na pewno, a po... ja... Skąd ty takie jajka dostałaś? Od szczęśliwych kurek. Jesteście z wolnego wybiegu. Tak jak my, bo ja na pewno. Ha, fajnie, no to z mamy. Z wolnego wybiegu. Tak jest. Wiesz co, Halinko, myślę, a może byśmy sobie zabielili ją od razu? To nie trzeba będzie tam mieszać nic na tym... Na możemy, sobie. Nie możemy? Widzę problemu. No to działajcie, możemy dziewczyny. Zabielić. Powiedz mi, śmietanka czy śmietana? Śmietanka. Ile procent? 30. 30. To też jest taka śmietana, że tak naprawdę nie musimy jej hartować, prawda? Tak, bo się nie oważy nam. Dokładnie. Proszę, działajcie. To może ty wlewa, a ja będę mieszać. O, proszę Dorota, oczywiście. No bo mieszać jednak trzeba. Powiedz mi ile? Uważam, że 3 łyżki nam spokojnie wystarczą. No dobrze, no to co? Wykładamy makaron, wlewamy zupę i jesteśmy zaraz gotowi. I podajemy. Tak zapraszamy rodziny na obiad. Jest okej. Okay. No to co, dziewczyny, lejemy? Bomba. Ale pięknie. Na 4 osoby, ja to sam zjem zaraz. Ale piękny płyn. Szczaw zostaje na górze. Fantastycznie. No i co? Jajeczko do tego? Tak, dodajemy do tego jajeczko. Dobra.
To może jeszcze złapię jakąś natkę pietruszki? A? Tak, zioła pasuje? Wskazane, tak, fajnie. Oczywiście, bardzo prosimy. Proszę. Doskonale. Cztery jajeczka, szczawiowa gotowa, Wola Mąkolska dzisiaj była, gościła i oczywiście gospodyniowała najlepiej, bo wiadomo... Gospodyni wie najlepiej. Pietrucha na koniec. Smacznego. Smacznego. Sponsorem strategicznym programu jest KGHM. Sponsorami programu Gospodyni wie najlepiej są Tauron, Kaufland, Anvil S.A., producent nawozów azotowych Canvil S, Canvil MG oraz Anvistar. Partnerem programu jest Poczta Polska.